trochę przesadziliśmy i wydaliśmy za dużo pieniędzy na the game. Teraz musimy się wyprowadzać, musimy sprzedać meble i w ogóle. No, ale na pewno się będzie się dobrze bawić. No. Wiecie, moim zdaniem na takich dłuższych grach największym problemem dla graczy jest dobre wczucie się w postać. Bo dostajesz tą kartę postaci, przygotowujesz strój i tak dalej przez ileś tam czasu wcześniej, ale tak naprawdę nie czujesz, jakbyś był tą osobą, którą przyszło ci odgrywać. Ta karta postaci to zwykle jakiś papier z historią, z jakimiś celami czy znajomościami, które mogą być jakimś twoim portalem do gry, jakimś takim przejściem, ale to zazwyczaj jest zdecydowanie za mało. Dlatego na The Game zdecydowaliśmy się zrobić to troszeczkę inaczej i wymyśliliśmy system, który nazwaliśmy systemem motywacji, wedle którego będą robione postaci, i to właśnie o nim wam teraz opowiem. W tym systemie tworzenie postaci oddajemy wam, czyli graczom. To wy od początku do końca będziecie tworzyć bohaterów, jakimi będziecie grali na grze politycznej, a odbywać się to będzie na drodze losowania pewnych elementów, pewnych puzli, z których złożycie sobie swoją postać. Na początek każdy z was wylosuje prowincję, z której pochodzi. No, na przykład pająka bądź tygrysa, i na tych kartach prowincji nie jest opisane, co tygrysy chcą osiągnąć, albo jak pająki dokładnie się zachowują, czy jakie mają cele. To jest tylko taki zbiór najważniejszych cech, jakie przedstawiciele tych prowincji mają opinię o innych, czego się boją i czym się tak naprawdę charakteryzują. Potem, w drugiej kolejności, wybierać będziecie tak zwaną rolę. Ról też jest całkiem sporo, ale one są opisane bardzo ogólnikowo. W taki sposób, że na przykład żołnierz, który ma za swój główny, tak jakby, cel zrealizować jakieś zadanie, nie ma powiedziane, co to jest za zadanie. Nie ma powiedziane, że on ma zdobyć to i to. To wymyślać będziecie wy sami w trakcie tworzenia postaci. Na koniec będzie wybierana, losowana przez was najważniejsza część, od której w ogóle wziął się cała nazwa tego systemu, czyli motywacja. Motywacja to jest ten element, który nakręca daną postać do działania, który powoduje, że ona jest w tym miejscu i chce coś osiągnąć. Tych motywacji mamy wymyślonych kilkadziesiąt, każda z nich jest kompletnie inna i każda z nich w jakiś sposób będzie łatwa do zinterpretowania dla was, tak żeby postać, którą stworzycie, była właśnie taka, jaką chcecie. Ale to jeszcze nie wszystko. Po tym, jak już dostaniecie od nas te puzzle, z których zbudujecie sobie w rozmowie z nami pewną postać, przygotowaliśmy dla was ankiety. Na tychże ankietach są pytania, na które odpowiadać będziecie wy jako wasze postaci. I to właśnie te ankiety będą świadczyć o tym, jaka wasza postać jest. I ona będzie taką referencją, taką swoistą kartą postaci dla was, żebyście wiedzieli, kim tak naprawdę gracie. Oczywiście poza tym no, nie możemy was zostawić samych sobie i po prostu wrócić w świat gry. Dlatego na dwóch dniach poprzedzających The Game na Hardconie będą prowadzone przez nas dla części graczy politycznych specjalne warsztaty, na których dowiecie się, jaka etykieta powinna tam panować, jak się zachowywać, oraz wspólnie będziecie kreować świat The Game, w którym później spędzicie całą dobę dobrze się bawiąc. Nazywamy tą część The Game częścią polityczną, a tak nazwana część nie może istnieć bez więzi między postaciami, bez zależności, bez jakichś wielopoziomowych układów i tak dalej. Jak pewnie już zauważyliście, w tym wszystkim, co dostaliście do tej pory, nie ma miejsca na to, kogo lubimy, kogo nienawidzimy, za kogo oddalibyśmy życie i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że wypisanie takich rzeczy na karcie postaci niczego nie daje. Te układy wtedy są sztuczne, miłości są wymuszone, a nienawiść nie wynika z niczego, tylko z tego, co przeczytaliśmy. Dlatego przygotowaliśmy specjalnego LARPa wstępnego, który się nazywa Przedszkole, i na którym to wszyscy gracze części politycznej będą przeżywać od właśnie czasów przedszkolnych aż do teraz swoje życie, gdzie w najważniejszych scenach wykształcą się między nimi zależności, przyjaźnie, nienawiści, rywalizacje, może jakieś zadry honorowe, długi, wszystkie te rzeczy, które potem będą mogły wyjść na wierzch w trakcie samej gry. I tutaj nie będziecie tego mieli napisanego na kartce. Tutaj sami przeżyjecie to i będziecie wiedzieć, że ten właśnie gracz
to jest ten gracz, dla którego dalibyście się pokroić, a temu drugiemu nie podalibyście nigdy ręki. Mam nadzieję, że ten system pozwoli wam stworzyć interesujące, ciekawe, zażyłe, a przede wszystkim takie odpowiadające wam, bliskie waszemu sercu postaci i że dzięki temu gra stanie się dla was wyjątkowym przeżyciem. The Game zaczyna się już za tydzień i my już dopinamy ostatnie guziki w tym wielkim przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że jaracie się tą grą tak samo jak my. Do zobaczenia już za tydzień na Hardcore.